Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Skill, dzisiaj zagramy sobie w Thief Simulatora. Pisaliście ostatnio na moim... na karcie społeczności, zadałem wam pytanie odnośnie tego, jakie gierki chcielibyście na kanale zobaczyć. I jedną z nich właśnie był Thief Simulator. Dzisiaj zaczynamy całą serię właśnie z gier, które wy wybieraliście. Ja postaram się część z nich ograć, część z nich pokazać. Zobaczymy, która z nich najbardziej wam się spodoba, którą najbardziej będziecie oglądać. Najdłużej, najwięcej łapek, najwięcej komentarzy. I spośród tego prawdopodobnie wybiorę gierki, które się pojawią częściej na kanale. Jak często te filmy będą się pokazywać, jeszcze dokładnie nie wiem, zobaczymy. W grę nie grałem, w gry nie oglądałem, więc idziemy na żywo, jedziemy na pełnej, że tak powiem, mocy. Zobaczymy, co wyjdzie. Gdzieś mi się obiło o uszy, że ta gierka wychodziła chyba rok temu, w styczniu chyba? Jakoś tak? Dokładnie tak mówię, nie sprawdzałem tego, więc zobaczymy, co wyjdzie. Jeżeli wam się będzie gierka podobała w moim wykonaniu, oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, napiszcie też komentarz, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki właśnie z Thief Simulatora. Dzisiaj zamieniamy się w złodzieja. Bardzo fajnie, że gierka jest w ogóle po polsku, oczywiście gierka na Steamie. 73 zł chyba? Ale właśnie fajna opcja, bo jeżeli kupujecie sobie gierkę w pakiecie z drugą gierką, nie powiem nazwy, bo by mi zablokowali pewnie, znając życie, film, to można kupić ją chyba za 63 zł w dwie gry, więc ogólnie spoko opcja. Sprawdźcie sobie Steama, tam na pewno tą gierkę można sobie kupić w dwupaku. Dobra. Jedziemy, tak mówię, nie grałem w gierkę, grałem w nią po raz pierwszy razem z wami. Nie wiem, z czym to się dokładnie je. Gdyby gierka była za głośno, postaram się delikatnie wyciszyć. Gdyby była za cicho, podgłosić. I zobaczymy, co nam się uda ukraść. Gramy na... Nie ma poziomu trudności. Mogę sobie ewentualnie włączyć tryb poziomu trudności trudny, ale tam wtedy wyłączałem minimapkę, chyba dźwięk i tak dalej. Więc po prostu na razie póki co gram na tym standardowym, na tej standardowej trudności. Zobaczymy, jak się będzie grało i jak się nam będzie ta gierka podobała. Wydaje mi się, że ja kiedyś widziałem jakiś gameplay z tej gierki, ale to tam chyba było, z tego co pamiętam. Ale tak mówię, zupełnie nie kojarzę, zupełnie nie kojarzę samej gry, że tak powiem, nie widziałem tego dużo, więc jestem zupełnym świeżakiem. Czemu takim łysolem gramy? Ja bym chciał kimś takim ładniejszym grać, w sensie mną oczywiście. O! Odbierz spacja. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Dobra, więc na początek na pewno gra jest zbyt głośno. Dźwięki, dialogi są zbyt głośne. Dźwięki też delikatnie wyciszymy sobie jeszcze. Muzykę też na pewno sobie zmniejszymy. Ciekawe, czy w ogóle muzyka nie ma tych... ciekawe, czy muzyka nie ma... włóż do plecaka na E. Okej. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Zobaczymy, czy się dajesz. Buchnij coś dla mnie z domu na kontrolejki. Dobra, ale nadal jest zbyt głośno wieka. Damy sobie jeszcze troszeczkę ciszej. Dobra, szybkie wybieranie T. Szybkie wybieranie. Możesz dodawać przedmioty do panelu szybkiego wybierania. Wejdź w ekwipunek, wybierz przedmiot, naciśnij przycisk szybkie wybieranie. Zerknij. Okej, no to... A, w sensie muszę wejść sobie w ekwipunek na początek. Escape. Przedmioty, szybkie wybieranie. Łom. Łom, a faktycznie jest łom, patrzcie. Pod szybkim wybieraniem. Bo tu w ogóle też właśnie jest drzewko też jeszcze. Tylko ja nie mam chyba tych punktów, tak? Naucz się, 1 PU. A, bo nie mam punktów żadnych, dobra, spoko, nie mam żadnych punktów, mam jakieś notatki ogólnie. Te umiejętności trzeba będzie jakoś ogarnąć sobie, bo to drzewko nie jest w sumie długie, ale ma kilka poziomów, także trzeba będzie pewnie jakoś sobie to... Szybkie wybranie na kół. O, bardzo fajnie, dobra. Mogę bić chyba, tak mi się wydaje. Dobra, mamy ten, rozwal płot domyślnie lewy przycisk myszy. O kurde. Tu się mogę jakoś skradać? Na te się skrada. Nie. Skradanie sprawia, że poruszasz się ciszej i wolnie. Naciśnij C. Albo crouch pewnie, jako crouch. Jako kucanie. Dobra. Skradamy się po cichu do jakiegoś domku, zobaczymy. Kucnij, no przecież kucnąłem już. Już bardziej kucnąć nie mogę.
Bo tu jest coś w domu w ogóle. Przekradnij się pod oknem. Śmigamy. Idziemy od frontu. Światło i widoczność te. Zobaczmy teraz. Unikaj dobrze oświetlonych miejsc, aby skradać się, gdy skradasz się w nocy. Włączenie latarki również sprawi, że łatwiej będzie cię dostrzec. To jest raczej logiczne, tak mi się wydaje. Unikaj światła. Więc musimy chyba tutaj przejść, tędy, nie? Tu jest jakiś ziomek! Okej, dobra, mamy pierwszego fejla. Ale ja nie wiedziałem, że to jakiś ziomek będzie w ogóle. Dajmy sobie tego łoma jeszcze raz, to ja sobie tędy może przejdę. Wykucnę sobie. Zostałem usłyszany przez lokatora. Czy ja mogę tędy trawą przejść, żeby ten ziomek mnie nie widział? O, nie widział mnie, zobaczcie. Teraz pokaż mi kolejny samouczek. No gdzie dzwonisz teraz do mnie, debilu? Don't let nobody see the light and call the cops. Ktoś zostawił latarkę na ziemi. I skąd ty wiesz, że tu leży latarka? Skąd ty możesz to wiedzieć, powiedz mi? Dobra, pewnie musimy dać to sobie na quick slot, znając życie. Latarka. A, nie mogę latarkę. Pewnie na F? Na F, dobra. Rozwal łomem okno, domyślny przycisk myszy. Mam rozwalić okno, nie mogę wejść jakoś, nie wiem, bokiem. W sensie po cichu. A, bo tu mogę mieć, zobaczcie, mogę mieć otwieranie zamku poziom 4. Nóż do szkła mogę też mieć. Użyj. Okej. Otwórz powoli, trzymaj E. Dobra. Wspinaj się na E. Włącz latarkę. Nie chciałbym jej włączać. Good job. Time to redistribute a little wealth. Te. Wciśnij F, aby włączyć i wyłączyć latarkę. Pamiętaj, gdy włączysz latarkę, łatwiej cię dostrzec. No właśnie, nie chciałbym na tego latarki sobie za bardzo włączać, bo przecież zobaczą mnie. Tylko co ja mogę w ogóle... A. Jeep. Tak mogę powoli sobie włączyć. O, pieniążki. Toster. Mam zabrać toster? Idź coś ukraść. Pff. Co? Mogę patelnię zabrać. Znaczy, rondel do pycaka. Dawaj, wszystko jedziemy. Czego chcesz? Otwórz powoli. Coś tu może będzie jeszcze ciekawego. Puść mnie. Schowaj narzędzia i wyłącz otarkę, aby nie przyciągnąć żadnej uwagi innych osób. No okej, no to jest logiczne też. To jest logiczne. Ej, no ta gierka jest na razie fajna, tylko że... Oj. Myślałem, że ktoś wszedł. Rozejrzyjmy się tutaj po pomieszczeniu jeszcze. Może coś ciekawego się trafi jeszcze, żeby to zawinąć. No coś jest. Garnek. Dawaj, garnek. Wiecie, im więcej weźmiemy, tym chyba lepiej, nie? Tak mi się przynajmniej... Takie mam wrażenie. Czemu nie mogę butów zabrać? Ja bym chciał buty zabrać. Nie, żeby były to czegoś potrzebne. O, pieniążki! Czekaj, ja se kucnę w ogóle. Tam było więcej chyba szuflad jeszcze, nie? Nic nie ma. Toaletka. Weźmy sobie prysznic. Tu chyba nie mogę nic zawinąć. Kosz tam brudny chyba też nie interesuje nas. Schowaj łom. Wyjdź na zewnątrz do swojego samochodu. W sensie ja mam teraz oknem wyjść. Użyj. Spinaj się. Dobra. Teraz co? Po prostu mogę sobie chyba już tak normalnie przejść. W sensie jestem niewinny już chyba, nie? Przecież nikt mnie nie widział, że tu się nic nie stało. To moje autko? Jakie fajne autko mam w ogóle. Wsiąść do samochodu. Wsiąść. Będę prowadził? Poważnie mogę prowadzić? Odpal silnik.
A. Jak ja mam tą muzykę wyłączyć? Ojejku, czekajcie, ja muzykę w ogóle wyciszę sobie, bo wiecie, muzyka w grach to jest złe ten. Odjedź stąd. Mam w jakimś konkretnym kierunku pojechać? Muzyka w grach to jest zła opcja zawsze. Bo ona przeważnie ma prawa autorskie. Dlatego trzeba... Czy to jest policja, to jeździ? Czekajcie, ja mam w ogóle pojechać... Czy ja mam tu w ogóle jakąś mapę jakąś? Nie. Zmień kamerę na C. O, mogę z trzeciej prowadzić, jak wiki ta. Dobra, to idziemy na trzeciej. Chyba tu musimy jechać sobie. Dobra, uciekam do domku. Zwinęliśmy w ogóle 20 dolarów i ten. I dwa garnki, także... Cudowny pierwszy łup. Myślę, że będzie cudowna ten. Ło, dyskrecja jaka, zobaczcie, kurde. Rondel, stary toster, latarka, łom. A czemu nie stałem za ten? Za to nie stałem punktów. Garnek. Cudownie. Co tam wini? Idź się przespać. A to jest moja chyba ten, moja dziupla. Tutaj będę się rozwijał, moje przestępcze imperium. To idziemy spać, zobaczymy. Ej, fa... to jest godzina? A, mogę spać, to prześpimy się do siódmej, co? Może chociaż. Dobra. Już mogę wstać? Mogę. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Sprawdź komputer. Lubię mój komputer. To jest na pewno najlepszy. Czemu jest zablokowany komputer mój? A, bo to mam tego chyba sprawdzić. Ja chciałem tamtego sprawdzić. Tools for thieves let you buy new kit online. But you might not have what it takes to use them all. Kliknij na forum, kradnij to. Co? Kradnij.to. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Greenview 109. Dobra. Carterowie, Greenview 109, to jest to, tak? Wskazówki dotyczące zabezpieczeń domu. Ale mogę kupić sobie te wskazówki. Okej, okay, czaję. Now, go to your car. Z tyłu domu znajduje się uszkodzony drewniany płot. Okej. Okay. Cenny, stary telewizor. W szufladzie znajduje się zapasowy klucz do drzwi. Dom stoi pusty. Okej, czyli musimy teraz na Greenview 109 pojechać. Idziemy do auta. Ciekawe, czy mi się teraz podświetli. Znowu dzwonić, czego chcesz? A, muszę do Lombardu napiechać. O, fajnie, że mam notatki ogólnie, że mogę sobie ten, że mogę sobie Lombard, sprzedajmy sobie wszystko, bo jakąś kasę musimy zarobić, nie? Wiadomo. Sprzedaj łup. Czy ja go muszę wziąć? Ja mam go w plecaku? Nie, mam chyba w plecaku go w takim razie. Welcome back. Czy to był rusek, czy mi się zdawało? It's time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Ale nie zawróć go do Lombardu. Ciekawe czemu. Hello. Do you have something for me? I wanna buy something from you, you know? I need a gun. I need a really fast gun. Dobra. Spoko, no to w takim razie... Użyj w sensie silnika. Złomowisko jeszcze mamy. Ok, Greenview. Schowaj narzędzia i wyłącz latarkę, by nie przyciągać zbędnej uwagi. No to akurat wiemy, to jest spoko. I teraz musimy podjechać pod numer 109, tutaj w lewo, na pierwszym tym. Ale jestem zmienię ma... O, jak sobie powiedziałem, tak będziemy wygodniej. Greenview 109. Czy ja mogę tak zaparkować na bezczelnego koło tego? Tutaj w sensie mogę zaparkować. Czy silnik wyłączyłem? Dobra, zamknij drzwi. Dobra, tylko teraz tak. Co to jest? Otwórz powoli. A, to jest kryjówka! Czaję.
to co, to że tak powiem, kłócamy, wyciągamy naszego łoma i w biały dzień jedziemy chyba z nimi, nie? Pyk! Z tyłu domu znajduje się drewniany płot. Okej, w szufladzie znajduje się zapasowy klucz do drzwi. W szufladzie. Tylko w jakiej szufladzie? W sensie w tej szufladzie, która jest wewnątrz? To po co mi wewnątrz zapasowy klucz? Skoro muszę wejść drzwiami? Proszę, drzwi są otwarte, czekaj. Czekaj, to zobaczymy. Użyj. Nie, nie mogę tędy wejść. Czyli muszę normalnie wybić szybę w takim razie chyba, tak? Czyli szybko, a to wybijemy sobie szybkę z boku może. Bo tu chyba nie ma żadnych domów z tej strony? Chyba nie ma żadnych domów. Pyk. Ginaj się. I do kibelka na samym początku. Mogę śmieci zabrać? Dolary! Dolary na ziemi w łazience? No spoko, rozumiem, szanuję. Toster, bierzemy toster. Nie mogę lodówki tworzyć. O nie, patelnie są. Czemu to są rondy? To jest patelnia do tego. Czy ja tu coś widziałem? Łyżeczka. Nie, tego nie mogę wziąć. Otwórz powoli. Dolary kolejne. Jak ja w ogóle zarobiony już jestem? A ja go muszę nosić ze sobą, dlatego mi pewnie do drzwi potrzebne są klucze, żeby ten. Bo ja chyba nie mogę. Chyba nie mogę. O, dolarki jeszcze tu leżą, patrzcie. Jak ja w ogóle zarobiony jestem? A ja nie mogę z tym przez okno wycisnąć po prostu ogólnie? A jak wszedłem? Przez kibel? Zobaczmy to. Ej, tu jest rondel jeszcze, czekajcie. Jeszcze rondelek jest. Ej, ja mam w ogóle 109 dolarów w tym. Mam 109 dolarów w... Czy się nie da skakać w ogóle? Czy chyba nie skacze? O, nie skacze się jednak. Mam 109 dolarów. Nie mogę oknem wyjść? Nie, chyba ten telewizor jest za duży, żeby to wyjść do... Wyjść tym... Wyjść... A, te. Aby ukryć duży przedmiot, na przykład telewizor czy drukarkę, włóż jej do bagażnika. Okej. Czyli duży przedmiot trzeba do bagażnika włożyć. Ja mogę schować sobie łom teraz ogólnie już. Bo ja bym nie chciał już teraz łomu używać. Jak mam wybrać... Czekajcie. Jak mam wybrać... Przedmioty. Latarka, rondel, garnek. Klucz do drzwi wejściowych. Upuść, szybkie wybieranie. Użyj klucza, okej. Weź telewizor i spadamy stąd. Tutaj nikogo nie ma, nic się nie dzieje, proszę się nie martwić. Tutaj wcale nikt nie wynosi telewizora z boku domu. Czekajcie, bo tam jakiś ziomek idzie w ogóle. Czy może mnie zobaczyć? Wolałbym, żeby nie. Sprint za bardzo też nie działa tutaj. Ja mam to teraz rzucić? Boże, teraz muszę to rzucić, żeby to... czekaj. Podnieść telewizor. Okej. W ogóle trawa mi wystaje przez ten... Dobra, spadamy stąd. Szkoda, że nie mam znacznika wyjechania. No włóż drugi bieg w ogóle, ziomek. Że nie mam znacznika, gdzie się kierować, żeby wyjechać z miasta po prostu. Bo tu jest wyjazd, tak mi się wydaje. Dobra, do domu jedziemy. Bo on powiedział, że mamy go nie sprzedawać. Ej, no kurde. Klasa E, zobaczcie, nowy poziom. Pamiętajmy wydać niewykorzystane punkty umiejętności w zakładce umiejętności. Jaki z nas w ogóle kradzie jest cudowny, widzieliście to? Już mi się podoba ta gierka. Masz moją plazmę? Z plazma? Stary, chyba plazmy na oczy nie widziałeś nigdy. Black Bay. Czym jest Black Bay? Taki trochę eBay, tak? Tylko Black Bay. I set up a page on there for the TV. Go there and sell it. Wazon, stółka. Elektronika pewnie będzie, co? Stary telewizor. Za 60 tylko. Good work. Now, click on the rent a thousand. Rabuj.pl. I put one on there just for you.
The one with the dishes. Potłucz naczynia. Co? Okay. Now drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Naczynia. No okej, okay, w sumie. A, czy ty, my nie jesteśmy tylko złodziejami, w sensie my też zajmujemy się wandalizmem chyba. To normalnie idealny Polak, nie? Chciałem powiedzieć statystyczny Polak, ale to źle zabrzmi. Nie, no oczywiście nie kradnijcie, moi drodzy, nie kradnijcie, ja to robię za was. Ale ja chciałem ten, do Lombardu jeszcze, bo ja mam pełno plecak ogólnie. Bo w tym domu, skoro będziemy tam ogólnie, to możemy coś tam w ogóle świsnąć stamtąd jeszcze. Welcome chyba, czy nie? Back. Welcome back! Tam wszystko sprzedawaj. Ale w ogóle, aha, ja zrobiłem błąd teraz. Ciekawe, czy ja nie mogę sprzedać przypadkiem tych rzeczy na tym Black Bayu całym. A czekajcie, bo teraz tak. Umiejętności właśnie. Naucz się. Otwieranie zamków poziom pierwszy. Umożliwia otwieranie prostych zamków wytrychem. Ale muszę mieć wytrychy chyba jeszcze, tak? Naucz się. Bo czekajcie, co ja umiem, a czego ja nie umiem jeszcze? Naucz się. A, bo nie mam punktów, dobra. A tu potrzebuję jeden punkt, dobra, wymagany poziom pierwszy. Szkoda, że nie ma żadnej ikonki, co ja umiem, czego ja nie umiem chyba jeszcze. Mam takie wrażenie, chyba że to takie, te niebieskie, albo taka obwódka. Mamy też jakieś notatki. Z tyłu domu uszkodzony drewniany płot, informacje, łupy, zlecenie w ogóle. Lokatorzy, zlecenie. Potłucz im naczynia za $50. Czyli jedziemy na 110 jeszcze, dobra. To śmigamy, zobaczymy, zrobimy dwie misje sobie do dzisiaj. Ej, fajna ta gierka, powiem wam szczerze, podoba mi się. Myślę, że na odcinki to będzie spoko, że w ogóle tam sobie wbijać do ludzi, do w ogóle do domu i wynosić jakieś rzeczy im w ogóle. Mamy jechać na 110 teraz. 110 na mapie jest gdzie? Po lewej też tutaj. 110. Tylko musielibyśmy teraz jakoś chyba od tyłu dziś zajechać, co? Może tu zaparkujemy sobie, tak na wyjeździe, żeby nie było wtopy później. Dobra, wysiadamy stąd. Śmigamy. Ale to jest 109 przecież. My mamy do 110 pójść, czyli do tego domu. Oj. Czy ja mogę tu się wspiąć, tędy? W sensie, bo chciałbym tam wejść jakoś. Bo tu jest idealny płot, żeby tędy wleźć tam. Czy ja muszę tak od frontu wejść po prostu? A tam nie będzie jakichś ludzi albo czegoś takiego? O, to babka będzie mnie widziała. Ja sobie przejdę bokiem. O, dobra, nie widzi mnie teraz już. Bo oni są w domu teraz, czy nie? Wiecie, bo ja nie chciałbym teraz jakieś... A czekaj, się zamknę to może. Żeby mnie z zewnątrz nie zobaczyli. Otworzysz to, czy jak? Chciałbym teraz oknem normalnie wejść znowu. Chyba oknem musimy wejść, tak mi się wydaje. Bo nie mamy wytrychu, więc jedziemy z oknem. Hehe. Czyli są tutaj też fanty. A wybierzemy wszystko. Wszystko, co może mieć wartość. W ogóle strasznie czułość myszki jest ustawiona. Muszę to później zmienić sobie. To jest w ogóle taki sam domek, jak tam był. Czajnik? Dawaj czajnik. Talerze? A to mam potłuc chyba. Great. Now, go buy yourself a DIY simple lockpick on tools for thieves. Czyli mamy kupić sobie narzędzia teraz, tak? Poczekajcie, my teraz przejrzymy sobie domek do końca. Bo... Jakie mam w ogóle wrażenie cały czas, że ktoś mi tutaj zaraz wejdzie, powiem wam szczerze. Nic nie ma. A w toalecie? Ostatnio tu były hajsy chyba leżały jakieś, nie? Nie mogę z tych kurków ukraść. O nie, najgorzej. No to co, wyłazimy chyba stąd, nie? Mamy chyba wszystko, co mieliśmy mieć. Bo teraz trzeba uważać, żeby to jakiś ziomek nam nie wyskoczył. Dobrze, mamy tą minimapkę w sumie. Że wiemy, gdzie ktoś się znajduje. To jest bardzo, bardzo przydatne. Chyba spadamy stąd.
Hop. Hop. I jedziemy. Kup prosty wytrych na złodziejskich narzędziach. Dobrze, kupimy sobie prosty wytrych. Tylko na początku śpigniemy chyba sobie do lombardu. Mamy w sumie pełny plecak, więc myślę, że możemy sobie do lombardu machnąć. Albo nie, bo mieliśmy zobaczyć ten. Mieliśmy zobaczyć... Imbryk. Klasa A. Ja to źle zrobiłem w takim razie. Albo ja może ten, może nie... czekajcie, nie, jedziemy stąd. Bo może ja mogę to sprzedać w innym miejscu jeszcze. Zobaczymy, czy jedyną naszą opcją jest... kupienie, znaczy sprzedanie wszystkiego u Ruska, czy możemy sobie śmignąć gdzieś indziej jeszcze sprzedać coś, na przykład tutaj w domu, na tym naszym Black Bayu. Black Bay. Części... O, mogę! Garnek mogę sprzedać, patrzcie, za 30 nawet. Prezenty... Nie, tutaj już nic nie mogę, nie mogę niczego sprzedać. Dobra, i narzędzia. Mieliśmy kupić sobie prosty wytrych. On kosztuje dwie dyszki. A wytrych normalny kosztuje 70 dolarów. Ale miałem kupić prosty wytrych, nie? A, to jest otwieranie zamku poziom drugi. Dobra. To kupmy sobie prosty wytrych. Bo to wszystko mamy. Rękawice do wspinania 1200. 14 tysięcy! PDA hakera. To później w ogóle możemy pewnie jakieś tam grube... Zaawansowany laptop do hakowania. 120 tysięcy. Jak tu w ogóle można się rozbudować, znaczy można się rozwinąć, że tak powiem. Spoko, w takim razie moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka z symulatora życia Shopa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i widzimy się chyba na kolejnym odcinku, tak mi się wydaje. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i cześć.